A teraz serdecznie zapraszam Konrad Berkowicz. Szanowni Państwo, w 2015 roku, ponad 4 lata temu, kiedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, część wyborców, część Polaków miało nadzieję, że PiS zajmie się światopoglądem, historią, niepodległością, a portfele, gospodarkę, przedsiębiorcy zostali w spokoju. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie. To znaczy PiS w sprawach światopoglądowych zawodzi, a w ekonomii wprowadza bolszewizm gospodarczy. To jest mocne określenie, ale zaiste są w ustawach PiS-u takie rzeczy, jakie Zandbergowi się nie śniły. I w tej sytuacji Konfederacja i prezydent z ramienia Konfederacji ma obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, a będzie miał przecież prawo weta, żeby postawić tamę szkodliwemu prawu, które zalewa nasz kraj i które topi naszą nadzieję na dynamicznie rozwijającą się bogatą gospodarkę. Gospodarkę kraju, który przecież dysponuje zdolnym, zahartowanym w trudnościach narodem. Kraju, który ma szansę, w normalnych warunkach miałby szansę być gospodarczym tygrysem Europy, a nawet świata. Polacy mają na to szansę i Polacy na to zasługują. Ale trzeba jasno powiedzieć, że Polacy nie potrzebują do tego żadnej pomocy ze strony państwa. Polacy potrzebują, żeby to zrobić, żeby tylko usunąć im z drogi przeszkodę. Przeszkodę, jaką jest budowany przez wiele lat, a pogłębiony radykalnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziałem socjalizm. Podobny jest z promocją Polski na świecie. Do promocji Polski na świecie nie trzeba nam jakichś przerażonych etatyzmem i dysponujących rozpasanymi budżetami instytucji. Potrzeba tylko uwolnić energię i ducha narodu. Jak pisał Mickiewicz, naród nasz jak lawa, zwierzchu zimna i sucha, twarda i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i 100 lat. Nie wyzięli, pływajmy na tę stolupę i stopmy do głębi. Przykład. Halo. Wystarczy porównać sobie 111 milionów złotych. Wystarczy porównać sobie 111 milionów złotych rocznie. Jakie realnie są wyciągane z naszych kieszeni i jakie wpływają do Polskiej Agencji Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej i efekty tego. A to, co dla promocji Polski na świecie rzeczywiście zrobiła postać fikcyjna, Wiedźmin spod pióra Andrzeja Sapkowskiego. Gdyby powstało ministerstwo do spraw literatury, która promuje Polskę, to na pewno by Wiedźmin nie powstał. A Konfederacja teraz na scenie politycznej jest właśnie takim Wiedźminem, który musi walczyć z potworami. Ale żeby skutecznie walczyć z potworami, trzeba dobrze zidentyfikować te potwory i wiedzieć, które są naprawdę groźne. I wbrew pozorom, trzeba sobie to jasno powiedzieć, najgroźniejszym potworem nie są wysokie, liczne podatki, coraz wyższe. Dużo groźniejszym potworem jest taki podstępny potwór, który w niewidoczny gołym okiem sposób pożera nasz czas, naszą energię, nasz potencjał, nasze pieniądze. Jest nim biurokracja. Ja o tym mówię, bo biurokracja w Polsce jest trywializowana. Jak mówię biurokracja, to ludzie sobie myślą kilkadziesiąt papierów, które z niechęcią muszę wypełnić, a taka uciążliwość. Nie. Biurokracja to jest naprawdę niebezpieczny potwór. To jest albo taki system zakazów, nakazów, regulacji, gąszcz, który uniemożliwia nam swobodne poruszanie się, a więc realizowanie swoich pomysłów i budowanie bogactwa naszego kraju. Albo biurokracja, przeciwnie, to jest taki labirynt, w którym musimy biegać tam i z powrotem, tracąc ciągle masę czasu, zamiast iść wprost do celu i budować bogactwo naszego kraju. Biurokracja jest trywializowana, dlatego ja podam pewien banalny przykład, żeby pokazać, co za tym trywialnym obliczem biurokracji się kryje. Zresztą była mowa o tym przykładzie też w Opolu, prawda? Otóż przykład jest taki. W Szczecinie był sobie sklep monopolowy, w
Właściciel tego sklepu sprzedawał alkohol i utrzymywał rodzinę. Mieszkańcy kupowali alkohol, wszystko się kręciło. I w pewnym momencie władze miasta Szczecina ustaliły dobrą intencją dbałości o zdrowie mieszkańców, że w odległości 100 metrów od obiektów sportowych nie można sprzedawać alkoholu. Beck chciał, że w odległości 90 kilku metrów od tego sklepu powstał Orlik, boisko sportowe. No i teoretycznie właściciel sklepu powinien był sklep zamknąć, stracić źródło utrzymania rodziny, ale Polak potrafił, więc co on zrobił? Postawił przed wejściem do sklepu kilka takich płotków, stworzył w ten sposób slalom, który wydłużył drogę o brakujące kilka metrów i wszystko było w porządku. I to nie jest przypadek odosobniony. W Dziurowie powstał taki slalom na kilkadziesiąt metrów. Proszę sobie wpisać w internecie, znam filmy, tam biegają, mierzą czas, w którym pokonują ten slalom. I to jest oczywiście przykład taki zabawny, plastyczny, ale właśnie widoczny gołym okiem, więc można na nim zobaczyć, o co tu chodzi w biurokracji. Bo co tu się zmieniło, a co się nie zmieniło? Bo nadal właściciel sklepu może sprzedawać alkohol, chyba że jakiś urzędnik stwierdzi, że ten slalom jest obiektem sportowym, to znowu będzie problem. Ale nadal może sprzedawać alkohol, tu się nie zmieniło nic. Mieszkańcy nadal mogą kupować alkohol, tu się nie zmieniło nic, ale za każdym razem muszą pokonać dodatkowe kilkadziesiąt metrów w jedną stronę i dodatkowe kilkadziesiąt metrów w drugą stronę, zupełnie bez sensu tracą czas i energię. A więc przepis biurokratyczny nie zmienił w naszej rzeczywistości nic, poza tym, że musimy bez sensu biegać po tym slalomie. To jest przykład widoczny gołym okiem, ale pomyślmy, ile z takich slalomów niewidocznych gołym okiem, które musi pokonywać każdy z nas każdego dnia, zwłaszcza przedsiębiorca, który zamiast się skupić na tym, jak zrobić jak najtańszy, jak najlepszy produkt, bo wtedy on zarobi, bo będziemy kupować i my na tym skorzystamy, bo jest tanio i dobrze, on musi ponad połowę swojego czasu przeznaczać na to, jak odnaleźć się w tym gąszczu skomplikowanego, nikomu niepotrzebnego prawa. Tak wygląda biurokracja. Przykład poważniejszy już teraz, to jest system dotacji unijnych. Jak wiadomo, dzieci wierzą, że pieniądze biorą się z bankomatu, a niektórzy dorośli wierzą, że pieniądze biorą się z Unii Europejskiej, z dotacji. Tymczasem my oczywiście musieliśmy najpierw pieniądze do Unii wpłacić. Ale ktoś powie, no tak, ale przez pierwsze lata dość długo dostawaliśmy więcej niż wpłacaliśmy, więc nam się opłacało. I rzeczywiście dostawaliśmy 25 miliardów rocznie więcej oficjalnie, to widać, ale czego nie widać? Nie widać tego, że żeby odzyskać te pieniądze, musieliśmy zatrudnić 100 tysięcy urzędników, którzy za 16 miliardów złotych rocznie rozdzielają te pieniądze na projekty unijne. A to jest dopiero wierzchołek góry lodowej kosztów tego systemu. Kosztów, których nie widać. Przecież my musieliśmy stworzyć nową gałąź gospodarki w Polsce wręcz, która nie produkuje nic dla nas, tylko produkuje projekty unijne, żeby odzyskiwać pieniądze, które płaciliśmy wcześniej. To jest ten slalom, po którym musimy biegać tylko dlatego, że weszliśmy w ten system. I nie musielibyśmy tego robić, gdybyśmy po prostu zostawili pieniądze w naszych portfelach. Oczywiście wydaje nam się, że tych pieniędzy z Unii jest dużo. Dlaczego? Bo w całej Polsce jest tysiące białych tablic, które informują o tym, co powstało dzięki Unii Europejskiej, a nie ma czerwonych tablic, które powinny stać wszędzie tam, gdzie coś nie powstało przez unijną biurokrację i podatki, którymi zasilamy unijne budżety. Ja mówię o gospodarce i o biurokracji nie dlatego, żebym uważał, że pieniądze w życiu czy w kraju są najważniejsze. Nie, są ważniejsze wartości. Ja mówię o tym dlatego, że biurokracja w praktyce uzależnia nas od systemu, od państwa. Biurokracja w praktyce powoduje, że jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Jeżeli chcemy, żeby Polacy byli wolnymi ludźmi we własnym kraju, oni nie mogą być zależni od programów 500+, od państwowych mieszkań, państwowej służby zdrowia, 13 emerytur, od państwowej telewizji. Prawdziwie wolny człowiek to jest człowiek niezależny finansowy. 9 minut? Niezależny finansowy i plus minuta na brawa. Niezależny. Minuta 15. To jest też ważne dla niepodległości, bo kraj prawdziwie niepodległy to jest kraj niezależny finansowo na arenie międzynarodowej. Dlatego życzę wszystkim i o to walczymy, żeby Polska stała się wolna i niepodległa, żeby przestała być więzieniem, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale więzienie to jest realizacja ideału lewicy. W więzieniu jest darmowa służba zdrowia, darmowe jedzenie, więźniowie wszyscy są równi, tylko strażnicy mają broń, no i związki partnerskie piwną. Thank you.
tych wyborach możemy tylko zmienić naczelnika tego więzienia, ale ten naczelnik ma prawo weto, może postawić samo, o którym mówiłem, ale wierzę i mam nadzieję, że już za 4 lata z kawałkiem, niecałe 4 lata, będziemy w stanie nie tylko zmienić tego naczelnika tego więzienia, ale zlikwidować to więzienie i wyjść wreszcie na wolność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.